Górny Śląsk. Niestety tak zniszczony, ale jakie to kiedyś było bogactwo. Zaniedbane familoki, ruiny wyburzone. Co do tego doprowadził? Herskirunek, polski herskirunek. Rabunkowo eksploatacja wągla za Polskiej Rzeczpospolitej Ludowej dokludziła właśnie do tego. Do czego dokludził polski herskirunek? Bo to naprawdę trzeba powiedzieć, Łoni są temu winni. To jest wina polskiego herskirunka. Przepraszam, w Lipiny to są takie biedne place te Ruski. A kiedyś tak nie było. Kiedyś tu było niesamowite bogactwo. Bez to się nie dziwcie, że tu jest taka bieda. Temu nie są winne te mieszkańcy. No, częściowo pewnie ja. Ale jakość wina ponosi polski herskirunek. Bogactwo śląskiej architektury, bogactwo śląskiej ziemi, który polski herskirunek zniszczył. Widać ten kunszt architektury, jakie to było piękne, jakie to było dorobione, ale jak to jest Ruski zaniedbane. To nie do pomyślenia, co polski herskirunek z tym zrobił. Z tym dziedzictwem, które za Niemca powstało tu na tej śląskiej ziemi. Ślimtać się chce, to jest tragedia. Zobaczcie, co polski herskirunek robił, jak zaniedbał to. Ino trzeba geldu. Geld, kiedy polski herskirunek nie chce dawać. Wina jest po stronie polskiego herskirunka. Po stronie polskiego herskirunka. Po stronie polskiego herskirunka.